Ej, dzisiejszy dzień jest jakiś mega dziwny. Czekajcie, odpal auto, bo jest zimno. Nie pipaj mi tutaj, Jezus. Jak poznać, że jeździsz bemką? No po prostu wszystko pika. Dzisiejszy dzień, ej słuchajcie, musiałam wstać o 6, co jest do mnie niepodobne. Ja maksymalnie 7 rano wstaję, maksymalnie, tak jak mam dużo do zrobienia. Dzisiaj mówię 6, wstaję o 6. Mam tyle rzeczy, że rozumiem teraz każdego, kto zawsze mówił, że w grudniu to jest największy zapiór w pracy. Słuchajcie, wstałam o 6, jest 14. Nie mam pojęcia, gdzie uciekł ten czas. Zielonego pojęcia nie mam. Co? Jak to jest możliwe, że tyle czasu minęło już od tej 6? Ja pierdykam, ja se myślę, luzik, high life, niczym się nie przejmujemy. Co się okazuje? Ja mam pracę, ja mam studia, ja mam pracę magisterską do pisania. Wiecie, że ja o tym zapomniałam? Wiecie, że ja o tym zapomniałam? Ja teraz nie będę się żalić, o Jezu, praca influencerki taka trudna, bo każdy ma swoje zdanie na ten temat. Więc okej, zluzujmy dupy, nie? To nie ma w ogóle o czym gadać. Jest godzina 14, a ja chciałam do 14 już skończyć nagrywać pierwszą część filmiku, a dopiero ją zaczynam. Więc hello! Jedziemy razem po prezenty świąteczne. Moja mama ma za 2 dni urodziny. Jak wy już to oglądacie, to już miała. Więc muszę kupić jej prezent. Zdeklarowałam się, że pomogę też babci kupić prezent, bo wiem, co mamie się podoba. Jedziemy teraz to wszystko załatwiać, zobaczymy, co tam w ogóle jest. Nie jestem znowu przygotowana, nie mam w ogóle pomysłu na te prezenty. Jestem rozczarowana sama sobą, no ale cóż. First things first, muszę kupić prezent dla mamy na urodzinę. Więc wiem, że w Zarze podoba jej się ten perfum, więc właśnie tu jestem i idziemy go kupić. Pokażę wam go. Ten ja mam i kocham. I teraz myślałam nad tym, też jest bardzo ładny. A dla niej bierzemy ten Dubai. Ups. Jest tyle pięknych rzeczy, ja pierniczę. Ja pierniczę. Ogólnie gdybym miała zły humor, to bym na pewno sobie coś kupiła, bo bym tłumaczyła to tym, że jak sobie coś kupię, to będę miała humor lepszy. Ale mam dobry humor, więc próbuję się powstrzymać. No, 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 wychodzimy, nie patrzymy. Nie ma co się w ogóle rozpraszać tutaj tym wszystkim. Ja pierniczę, co to jest? Jadą, jadą konie. Next pit stop, Tiger. Zastanawiam się, czy nie wziąć takich spodenek. Bo ja je sama mam, a moja jedna przyjaciółka zaczęła ćwiczyć. Zaczęła chodzić na siłownię, gym girl. Może taki zestaw cały bym jej wzięła. Jakbym mogła powiedzieć, to ja jestem osobą, która zawsze ma pomysł na prezent. I uważam, że dziewczynom się przydaje naprawdę wiele rzeczy, co jest często niebrane pod uwagę, bo ja gdybym dostała w prezencie, od Wereta kiedyś dostałam chyba 10 maseczek, jakiś peeling do ciała. Wiecie, to są takie bardzo podstawowe rzeczy, które musimy i tak kupować, kupujemy raz na jakiś czas. Ja uważam, że takie prezenty mają po prostu największy sens. Jak... Majtki im kupię. No, to jest dobry pomysł. Gacie im kupię. Jakieś seksowne. Jak powiedziała, tak zrobiła. Patrzcie to. Takie majtki. Nie, dobra, nie będę pokazywała samych majtek, ale z takim napisem Kiss me under the mistletoe. Fajnie, mam nadzieję, że jej się spodobają. Mam nadzieję, że rozmiar będzie... Nie, no znam ich dupy, więc będzie fajnie. Ale się cieszę, lubię kupować dziewczynom takie rzeczy. W ogóle prezenty dla dziewczyn dają mi tyle radości, tyle szczęścia. No dla facetów też, ale dla facetów to jest zawsze takie... Masz na przykład faceta, masz chłopaka. No to dobra, spędzacie razem jedne jego urodziny, jedne jego święta i kupujesz mu ten perfum, kupujesz mu, nie wiem, coś, biżuterię jakąś. No i zaraz się pomysły kończą, no chłopacy są ciężcy, ciężcy. A albo ci powie, że kup mi auto, no. Elwina. To jest dres, który się podoba mamie. Tutaj tak ładnie nie wygląda, jest przepiękny. On mi też się strasznie podoba. Jeszcze się okazało, że jest to promocji. Zazdroszczę jej. Wlazłam jeszcze do Rituals i kupiłam mamie taki
zestaw, ale dostałam pakiet super prezenty. Mega się cieszę. No kupuję wszystkim prezenty, to mi też się coś należy, więc takie darmowe próbki kocham. Idziemy jeść. Jeśli chciałabym zrobić cieniem. Jak wy byście widzieli, co tutaj się działo, jakie było bojowisko, słuchajcie, tak siedzę. Jeszcze gacie musiałam zmienić. Aha, bo co najlepsze, to o tym wam jeszcze nie mówiłam, że ja dzisiaj dostałam okres rano. Spóźniał mi się miesiąc, prawie miesiąc. No, ale to u mnie norma. I rano wstaję i patrzę, dostałam okres, no mówię, zajebisty dzień, że jestem w roku. No, po prostu. Było super, ale nic wam nawet nie nagrywałam, bo słuchajcie, to była tak szybka akcja, po pierwsze, ja nie wiem, jak ja tak szybko wyjechałam do tej Warszawy, po drugie, tak szybko mi minęły 3 godziny na tych zdjęciach, że nawet nie myślałam o tym, żeby wyciągać kamerę, wiecie, jak to jest, no, cały czas jesteś w takim ciągu, tym bardziej, że ja wiedziałam, że muszę być o 12:00, o 12:00 maksymalnie muszę wyjść, no bo o 12:30 mam pociąg, jadę teraz na uczelnię. I jak sobie tak zaplanowałam, wiecie, że tak to będzie wyglądało, to nie chcę sobie psuć planów tym, że powiem, a walić tą uczelnię, tym bardziej, że zależy mi na obecnościach i na tym, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Więc chociaż jak mam możliwość dotarcia na te ostatnie zajęcia, no to jadę. Szybki bajgelek w Starbucksie.
tym roku świąt nie będzie. Świąt nie będzie. Po prostu. Dzisiaj jest 10 grudnia i dzisiaj robimy święta. Zobaczcie. Karp, łosoś. Miałam naleśniki na krokiety. Tutaj mama zrobiła skrzydełka z KFC. Żeby do. Uszek. Uszka będą? Będą. Co? Będą. Proszę bardzo, pire z dyni i Beza się robi. Buraki, co by to tego wszystkiego było mało. Makiełki. My w tym roku Wigilię obchodzimy Ała. Ała. Wiecie, że kiedyś, jak mieliśmy jeszcze starą kuchnię, nie potrafię, no to w kuchni mieliśmy szczura. Ten sobie szczur, nie? No i było go perfidnie słychać, że coś chodzi w meblach, w zabudowie w kuchni. No i mama tam powyciągała piekarnik, jakieś szafki powyciągała, no i ogólnie cała kuchnia była wyciągnięta, nie? Wyciągnięta. No wyciągnięta była. I żadne te na niego nie działały, jak to się mówi? Łapki. Łapki na szczury nie działały. On był zbyt mądry, jedzenie tak samo sobie już opatentował, co sobie jeść. No i dobra, powiem wam tylko tyle, że jak wylazł, to się okazało, że nie był mały, bo jaki on był gdzieś taki? No. Spory był. Wyobrażacie sobie to? Truman Show. No. I on sobie tak żył u nas w kuchni. Serio, są moje ulubione pierogi na świecie, czyli twaróg, to jest tłusty? Półtłusty. Twaróg półtłusty. Cynamon, dużo cynamonu, dużo cukru. No i jajko całe, tak? Mhm. I całe jajko. No i paplacie to i to jest twarz do pierogów i potem dodajecie masełko, sypiecie jeszcze z góry cukrem. Jest przepyszne. Ciekawe jak ja mam tam sięgnąć. Ale trzymam. Ej, czekaj, poczymam cię. No co ty robisz? O, ubiera cię. No weź no ją, weź ją, bo ona nie ma pojęcia w ogóle o niczym. Nie ma pojęcia o wyobrażeniu? No nie, bo nie wejdzie na sufit. Na to! No. Ale tu ma być odwrotną, czy tu? Przedam się ją jeszcze. Tak, gdzie ona ma się gapić? Tak, do przodu. Do wejścia. Tak? No piękna! Idę Olo. Znacie to uczucie, kiedy mówicie mamie: zaraz przyjdę i to zrobię. Zaraz przyjdę. Nie za godzinę, zaraz, nie? A nie było ci 15 minut. 15 minut. No ale co? No ale że co? No i już jest nakryte. Nie no, przecież jeszcze jest dużo rzeczy do nakrycia. Dobra, pokażę wam szybko, co kupiłam dziewczynkom. Co kupiłam dziewczynkom na święta, więc dziewczyny, ufam wam moim życiem. Nie oglądajcie. Nie oglądajcie. Babci kupiłam w tym L'Occitane, ten krem do rąk i nie mogłam się powstrzymać, już jej dałam, bo ona cały czas narzeka na te ręce. On, słuchajcie, kosztuje 115 zł. Wiecie, jak jest duży? 150 ml ma chyba. No, była bardzo zadowolona, jeszcze balsam do ust jej kupiłam. No więc to było dla babci, to tam kupiłam na tych zakupach, no ale mówię, już jej dałam. A dla dziewczynek mam tak. Ten cudny kubek. Do tego lądują majtuchy. Wydaje się, że to tylko kubek, a w środku jest niespodzianka. No i do tego mamy te zestawy, to już wam pokazywałam w ostatnim filmiku. I tu jest masełko do ciała i żel pod prysznic. I dla kolejnej Laluny mamy spodenki do ćwiczeń i mamy też takie mega cute ciepłe skarpetki. O kurde, świecę się jak psu jajca i to solidnie. Tu mnie znowu wysypało, ja pierdyla. Niedzielny, luźny dzień, dzisiaj tak samo nic nie robiłam. I pozwólcie sobie czasem na to nierobienie. I myślę o tym, że muszę coś zrobić, ale zostawiam to wszystko na jutro. No szanujmy się, jest niedziela. Ja nie jestem z tych osób, które są za tym, żeby pracować w niedzielę, więc nie pracuję. I staram się nie robić nic. Taka moja nowa zasada i tym chciałabym się kierować też w nowym roku. No i dziękuję wam za oglądanie. I widzimy się już w sobotę. Mam nadzieję, że w sobotę albo w niedzielę. Zobaczymy, czy znowu będą jakieś komplikacje.